Cześć, witam Was serdecznie. W tym filmie chciałem się zwrócić do naszych najmłodszych uczestników Aikido, dzieci z grupy pokojowych samurajów. Jak wiecie, przez jakiś okres nie będzie zajęć Aikido, tak samo jak nie macie zajęć w szkołach, czy też innych zajęć pozalekcyjnych. Jest to związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa i wszyscy musimy tutaj niestety wykazać się pewną dyscypliną i w najbliższym okresie więcej czasu spędzać w domu. Ale chciałbym, abyście ten pobyt w domu i ten najbliższy czas wykorzystali również na trening Aikido, bo uwaga, tak, można trenować Aikido nie wychodząc z domu. Sami dobrze wiecie, że czasami proszę Was o to, abyście pewne ćwiczenia wykonywali samodzielnie, wykonywali je właśnie w domu, czy też z rodzeństwem, jeżeli macie taką możliwość, albo z rodzicami, którzy wiem, że czasami też angażują się w Wasz trening. I super, świetnie, to jest czas na to właśnie, aby pewne ćwiczenia wykonywać poza dojo. Możecie robić ćwiczenia sami, takie jak na przykład różnego rodzaju ukemi, czy też przewroty. Pamiętam, jak opowiadaliście na zajęciach, że ćwiczycie je sobie na przykład na łóżku albo na miękkim dywanie. Można robić na przykład yoko ukemi z całą rodziną, poprosić rodziców, poprosić rodzeństwo i we trójkę, we czwórkę dobrze się bawić, wykonując yoko ukemi dookoła. Więc jest tutaj dużo możliwości. Możecie w końcu poprosić Waszych znajomych, Wasze rodzeństwo czy rodziców do tego, żeby pokazać im techniki, które wykonujecie. Przy okazji oni też się czegoś nauczą, a może kiedyś, jak wrócimy do treningów, przyjdą i sami będą chcieli ćwiczyć. Więc raz lub dwa razy w tygodniu spróbujcie troszkę pomyśleć o Aikido i poćwiczyć i zobaczycie też, że na pewno lepiej dzięki temu się poczujecie. Jest to też dobry czas na to, aby przypomnieć sobie o materiałach, które dawałem Wam w ciągu roku. Mam nadzieję, że macie je schowane w segregatorze. Dostaliście materiały na temat Aikido, na temat pozycji, ukłonów, podstawowych technik, więc jeżeli macie te materiały, to spróbujcie je sobie teraz wyciągnąć i przeczytać. Poproście może rodzeństwo czy rodziców i podzielcie się z nimi tymi informacjami, które tam są. Na naszej stronie internetowej www.aikido-chrzanów.pl są też umieszczone już pewne materiały dla Was. Dlatego po oglądnięciu tego filmu wejdźcie na stronę i pobierzcie sobie te materiały na komputer. Możecie poprosić rodziców, żeby Wam pomogli. I zaglądajcie do tych materiałów od czasu do czasu. Są tam opisane techniki na wymagania egzaminacyjne. Są tam materiały odnośnie pozycji, ataków. Więc to też jest okazja do tego, żeby teraz właśnie w ten sposób Aikido trenować. Wiem, że trudno jest Wam wytrzymać w domu teraz. Ja też mam z tym problemy, ale pamiętajcie wtedy o tym, o czym sobie również na treningach mówiliśmy, czyli o wyciszeniu, o skupieniu, o medytacji, bo to pomaga, jeżeli jesteśmy troszkę bardziej wyciszeni niż zazwyczaj w tym, aby w tych warunkach, jakie teraz mamy, po prostu wytrzymać. Mam nadzieję, że jesteście zdrowi. Mam nadzieję, że spotkamy się już niebawem w dojo. Wszystkie informacje będą na naszej stronie internetowej, będą również na naszym Facebooku. Poproście rodziców, żeby tam od czasu do czasu zaglądali. I pamiętajcie, że zawsze możecie również do mnie zadzwonić i możemy porozmawiać na temat Aikido, albo jeśli macie jakieś pytania, to postaram się na nie
odpowiedzieć. Pozostajmy w kontakcie, trenujcie dalej i mam nadzieję, do zobaczenia niebawem.